Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest pani psycholog i terapeutka dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani jest już zmęczona kampanią wyborczą? Nie. Nie? Jeszcze nie. Ja mam odczucie takie, że zawsze jestem nas coraz bardziej podekscytowana. To jest forma zmęczenia, ale nie zamieniłabym jej na nic innego. Ale widzi pani, że partie polityczne nie apelują do naszego rozsądku, tylko bardziej apelują do naszych emocji? No, partie polityczne reapelują o to, żeby na nie głosować, a już jak ja sobie to przetworzę, jak ja to zrozumiem, no to oczywiście zależy od tego, jak ja do tego podchodzę. Ale to skupienie się na emocjach, czy ono nas w jakiś sposób nie wyczerpuje? Bo jednak życie ciągle na wysokich emocjach powoduje, że no gdzieś głęboko czujemy się zmęczeni. To się gdzieś w nas odkłada, czy też nie? Mnie się zdaje, że proporcja między bardzo osobistymi emocjami, a tymi, które przychodzą z zewnątrz, takie polityczno-społeczne, to one troszkę są odmienne. I to, co się dzieje poza naszym bezpośrednim, osobistym życiem, to bardzo łatwo dawkować sobie i po prostu no, wyłącza się jakieś nośniki. Teraz przy naszym radio nie wszyscy siedzą. To prawda, ale mam nadzieję, że jak najwięcej osób nas słucha. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest tak, że my że nie traktujemy jednak do końca tego jako pewnego teatru. To, co się politycznie wokół nas dzieje, no to można traktować jako spektakl, ale jednak to gdzieś w nas zostaje, czy też nie? No słusznie, traktujmy to poważnie, jak najpoważniej, bo od tego zależy nasze życie. Nasze życie społeczne, nasze życie osobiste, nasze zarobki, nasze nie wiem, rodzaj funkcjonowania państwa, no to wszystko jest oczywiście szalenie ważne. Ale czy to źle? Przecież to jest taki moment niebywale, kiedy się ważą się bardzo ważne sprawy. Zwłaszcza akurat te wybory. One niosą ze sobą niebywałą obietnicę, ale też niosą pewien wielki niepokój. I to, ja nie mówię, że któraś strona bardziej się niepokoi, a któraś mniej się niepokoi. Wszyscy wyborcy stają przed pewną alternatywą, która może wisieć w powietrzu. Ale są tacy, którzy mogą powiedzieć, to za dużo dla mnie, to jest, te emocje mnie przerastają. I co wtedy? No to się najczęściej takie osoby, nie wiem, krzyżówki rozwiązują, idą na piwo, no to po prostu nie no. To nie jest przecież narzucona, to nie jest jakiś niewolniczy system, w którym ty musisz, światło masz jarzeniowe w oczy i musisz brać udział, odpowiadać, wymieniać nazwiska wszystkich kandydatów. Ale jak nie bierzesz udziału, nie decydujesz. Branie udziału, a przejmowanie się tym do granicy nerwicy, to są różnice. Wszyscy bierzemy udział, nawet ci, którzy nie będą wrzucać do urny swego głosu. A pani doktor, jak pani na to patrzy, to uważa pani, że się przejmujemy tym aż do granic nerwicy? Ja myślę, że niektórzy ludzie tak. Ponieważ my się różnimy. My jesteśmy bardzo niepodobni do siebie. Nawet jednostkowo, nawet w ramach nie wiem, tej samej rodziny. Są osoby, które są niebywale zaangażowane. Są osoby, które, nie wiem, właśnie się zastanawiają, który przepis kulinarny zastosować na tort urodzinowy. Czyli to jest bardzo rozmaicie. I media wybierają obraz. I oczywiście wybierają obraz najżywszy, najjaskrawszy. Może dobrze, dlatego że dzięki temu ogniskują uwagę na sytuacjach, które są czasami bardzo ważne, żeby je podkreślić. Ale to my, media, odpowiadamy za to, że ten obraz jest taki pełen emocji? Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze, gdybyśmy my zaczęli rozmowę, no co u pani słychać? Ja bym powiedziała, a właśnie mam przed sobą perspektywę jednego festiwalu, następnego. Cieszę się bardzo, bo zaczęłam pisać następną książkę. Tak byśmy rozmawiali. No ale jak pani idzie na wiec wyborczy, to nie słyszy pani o tym, co u polityka słychać. Ale to na wiecu wyborczym. No właśnie, teraz pytam o te wiece wyborcze. Czy one nie dawkują nam zbyt wielkich emocji? To znaczy, emocje są zależne od temperamentu. Nie wszyscy ludzie na jakiś ostry bodziec, polityczny na przykład, jakąś wypowiedź czyjąś, reagują jednakowo. Są ludzie, którzy mają wysoki poziom lęku. Zwykle wiąże się to z niskim poziomem wiedzy, ponieważ niektórzy ludzie boją się grzmotu, dlatego że nie rozumieją, co to jest grzmot. Bo jeżeli wie, że to jest wyładowanie elektryczne, które zachodzi w wyniku pewnych procesów chemicznych i elektrycznych w atmosferze, to
Na przykład nie rzucasz się na kolana, nie bijesz pokłonów do niebios, nie chowasz, nie wiem, dziecka pod kołdrę, żeby nic nie widziało. Czyli nasze reakcje wynikają z tego, co my wiemy o sprawie. Bardzo dobrze, że dużo coraz więcej wiemy, ponieważ dzięki temu, że zbliżają się wybory, bardzo już blisko je mamy. Wobec tego dużo o tym mówimy. Jest nadzieja, że wiele osób, więcej niż w codziennym życiu, otrze się o te sprawy. Zwłaszcza, że są apele. Wszyscy zachęcają do tego, żeby się zainteresować. Pani doktor słyszy apele. Ja słyszę też dużo języka takiego pełnego złych emocji, tak powiedzmy. Złych emocji. Zastanawiam się, czy ten język nie męczy nas wszystkich. Czy męczy. Nie mamy go, no właśnie. Bardzo. Czy nie mamy go wszyscy dosyć. Ale złe emocje, gdy autobus się spóźnia, też pan słyszy na przystanku. Ponieważ złe emocje to są w jakimś sensie odzwierciedleniem naszej frustracji. I co jest ciekawe, to już jako psycholog mówię, nasila się reaktywność na bodźce i wywołuje bardzo często frustrację, czyli jakąś niecierpliwość, która się zamienia w agresję, w złość, w jakieś nawet ataki słowne. Nie dlatego, że ten bodziec nam dokucza, tylko dlatego, że jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron rozmaitymi, niepokojącymi zjawiskami. To dlaczego tej agresji, czy tych złych emocji jest coraz więcej, a nie coraz mniej? Dlatego, że jeszcze wybory nasilają świadomość, jak gdyby dociera do świadomości, że oto stoimy jak przed jakimś zamkniętą przestrzenią i nie wiemy, co tam jest za ścianą. Nie wiemy, co jest za tymi drzwiami. Wzbudza się w nas poczucie niepewności. Otóż to. A poczucie niepewności może budzić nadzieję. Na przykład, ponieważ nie wiem, co mi się urodzi, to marzę, że to będzie wspaniałe dziecko. Ale mogę też dokładnie w tym samym momencie być przyzwyczajona, mieć nawyk myślenia takiego. Ponieważ nie wiem, to boję się, że to będzie wszystko, co najgorsze. I jesteśmy w takim momencie, że ponieważ naprawdę nie wiemy, bo to zależy od tego naprawdę takiego algorytmu zawierającego wiele niewiadomych. Nie wiadomo, ile ludzi pójdzie głosować, nie wiadomo, kto naprawdę w co wierzy, nie wiadomo, który polityk zyska z naszej strony akceptację. A czy uważa pani, że marsz, ten, który odbędzie się w niedzielę w Warszawie, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tej kampanii? Myślę, że tak. No, jest na pewno jeden z najpiękniejszych. Bo to jest, wie pan, tak jak randka. No owszem, jesteśmy no, tak umówieni, że pójdziemy do ślubu. Koalicję. Pewnie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości by tak nie powiedzieli. No tak, ale to no tak, ja biorę ślub. No i ja sobie jeszcze przed ślubem chcę zrobić wieczór panieński. I się bawię. I się cieszę. I obiecuję sobie tak wiele po tym, co mnie czeka. Że się rozczaruje, dlatego że może się okazać, że to się nie sprawdzi. Ale wtedy usiądę i będę myśleć, jak ja sobie mam z tym poradzić. Doktor Ewa Wojdyło-Siatyńska jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy już bardzo słuchaczom. Zapraszamy do naszego radia internetowego, Radia RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Pani mówi o tym, że z nadzieją trzeba podchodzić do tego, co się będzie działo. Ja widzę więcej obaw, więcej niepokoju. Zastanawiam się, dlaczego jest więcej niepokoju i dlaczego ten niepokój wykorzystują również ci, którzy będą sprawować władzę, bez względu na to, z której strony sceny politycznej pochodzą. No, dlatego, że w tej chwili wiemy już, że ważą się naprawdę tak pryncypialne, tak zasadnicze sprawy. Tu chodzi nie tylko o to, jakiego koloru oczy będzie miał kolejny premier czy kolejny przywódca, ale chodzi o to, na przykład, jaka będzie polska szkoła, jaka będzie polska gospodarka. Ale pani doktor, mam wrażenie, że każde wybory są na ten temat. No tak, ale nie każde są tak polaryzujące. No właśnie, o tą polaryzację chciałem panią zapytać. Czy to jest dobra droga, że my się polaryzujemy, że my się dzielimy, tej polaryzacji się boimy. Niedobra, no ale właśnie. Przecież nie pan spolaryzował. Nie, absolutnie. No więc właśnie, no ale na tym polega, że władzę można sprawować, żeby łączyć, a można władzę sprawować, żeby dzielić. No i to, że przez 8 lat mieliśmy władzę, która właśnie ogromny wysiłek włożyła w to. Ogromny.
do dzisiejszego dnia. No przecież to po tej stronie, czyli tych ludzi, którzy mieli dominujący głos. Ten dominujący głos, no pan jako człowiek mediów dobrze wie, jaki pan ma dostęp do 30 milionów ludzi i wie pan, jak konkurencja to robi. Ale też widzę po badaniach, że w pewnym sensie odpowiada nam ta polaryzacja, bo mamy dwie główne siły polityczne. Dwie główne siły polityczne, a pozostałe pan, no są nie, tylko nie, graczami takimi gdzieś z boku stolika. Ale nie mamy szansy na to, żeby było inaczej, bo to nie pan decyduje. To mamy taki system, w którym powstała tego typu sytuacja. Ale gdyby na przykład w rzeczywistości naszej nie było kogoś, kto mówi, kto jest dobry, a kto jest niedobry. Albo jaka gmina ma być wolna od czegoś. Czy być strefą wolną od kogoś. Czyli rozumie pan, no przecież to jest celowe działanie. To ktoś to celowo zrobił. Ale tylko słyszy pani te epitety też z drugiej strony? No jakie? No chociażby o nieudacznikach. A co to jest w porównaniu strefa wolna od blondynów, albo strefa wolna od katolików, albo strefa wolna od LGBT? Co to jest? To jest to samo? No nieudacznik to jest taki, który na przykład buduje, nie wiem, Mierzeję przekopuje i płynie tam jeden kajak. Zastanawiam się, czy można w ogóle odejść od tych epitetów i pomyśleć sobie o polityce w sposób pozytywny. Są takie przykłady. Barack Obama wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, wydaje się wtedy nie do wygrania dla człowieka o jego kolorze skóry, w takim miejscu jak Stany Zjednoczone właśnie, mając hasło na ustach Yes, we can. Hasło pozytywne. Rewolucja Solidarności z lat 80. poprzedniego wieku to była rewolucja pozytywna, nie negatywna. Zastanawiam się, dlaczego, gdzie nam to wszystko uciekło, albo dlaczego już tego ja nie myślę, chcemy. Myślę, że właśnie ma nadzieję wrócić. Wie pan? Zamiast myśleć, gdzie to uciekło, bo ja wiem, gdzie to uciekło. Gdzie? Po prostu. No po prostu niektórzy ludzie siedzieli w kawiarni, wyjechali na działkę i nie głosowali. Czyli a zagłosowali, nie wiem, teraz też mamy zagrożenie, bo nie wiem, gdzieś pod parafiami będą kwatery wyborcze. Po prostu wie pan, no to można to, tak, to się nazywa taka, nie wiem, no manipulacja, socjotechnika. Ale inaczej panią zapytam, jako psychologa, czy nam jest trudniej z pozytywnym przekazem, czy ten przekaz negatywny ustawia nam łatwiej rzeczywistość? Nie tylko nam. Nie chcę tutaj być jak gdy oskarżycielką nikogo. Ale wie pan, wszyscy ludzie na świecie, myślę, że od czasów Cro-Magnon, od Neandertala, jak dwóch się maczugami pobiło, to wszyscy wybiegali i od razu stawiali to, jak gdyby stali i kibicowali. Czyli zawsze to, jak jadą samochody sobie równo, mijają się gładko, to wszyscy przechodzą, rozmawiają, śmieją się. No niech się dwa stukną. Natychmiast się zbiera tłumek. Otóż zawsze w człowieku, i to jest atawizm, jeżeli idzie pan z psem na spacer i no i jest ładna, miła pogoda i inne psy sobie chodzą, ale jeżeli jeden pies zły stoi nawet za płotem i ujada, to pana najłagodniejszy pies zareaguje i się zatrzyma i kły wyszczerzy. A nawet, kto wie, zacznie może ujadać. Czyli agresja wywołuje reakcję i ta reakcja jest lękiem, a lęk objawia się kontragresją. Otóż wzbudzenie lęku jest bardzo łatwym zabiegiem. On jest łatwy, bo się bardzo dużo ludzi daje nabrać na to. A pozytywne emocje już nie? A pozytywne, no to jest, to nie ma, to jest po prostu, nie da się tak zachęcić, bo nie ma czym człowieka pobudzić. No, puścić mu na przykład adagio, czy puścić mu... Nie, powiedzieć mu, że będziemy żyć lepiej. Proszę, taki mam plan na Polskę. Takie mam punkty. Zobaczcie, możemy żyć inaczej niż dzisiaj, no, albo możemy żyć tak samo jak dzisiaj, tylko będzie jeszcze lepiej. Oczywiście, że ma pan rację. I nawet było tak. No i? Przecież pan pamięta, że było tak. Oczywiście. No ale ktoś przyszedł i chciał wejść na to miejsce. I już nie mógł powiedzieć, że będzie ciepła woda w kranie, bo już to ktoś powiedział. Bo z tego powiedział, oni wam zabiorą ciepłą wodę w kranie. I się wszyscy zmobilizowali. No i mamy to. Przecież to jest, wie pan, no to jest tak jak walka byków. No,
nikt nie przyjdzie na arenę, na której dwa byki będą spacerować, a matadorzy, toreadorzy będą głaskać je po... Ale pani doktor, traktuje pani wtedy wyborców jako potencjalnych widzów, tylko i wyłącznie, a nie uczestników tego, nie. A co więcej, nawet ludzi, którzy ponoszą konsekwencje tej walki byków, jak pani no to nie, mówi. No nie, konsekwencje to ponosimy wszyscy, to gorsza. Natomiast jest zupełnie oczywiste, że nasze reakcje czasami, jeżeli zwłaszcza im bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do odruchów, do takich jak gdyby nieprzemyślanych własnych decyzji, tylko do takiego pójścia za głosem. Taki właśnie budujemy, wszystko wynika z tego, w co ja wierzę. Jak ja ci uwierzę, a ty możesz najgorsze rzeczy mi proponować, to ja ślepo będę za tym szła. Otóż im bardziej ludzie uczą się kwestionować, wątpić, to tym bardziej nie poddają się manipulacji. Na reklamę reagują najczęściej dzieci, ludzie mało wyrobieni, jeżeli chodzi o posiadanie wyboru, o podejmowanie decyzji. Cieszę się, że pani o tym mówi, bo wydaje się, że to ci mniej wyrobieni, ci niezdecydowani mogą zdecydować o wyniku wyborów. I teraz pytanie, jak ich pozytywnie do tego zachęcić? No jeszcze mamy czas. Teraz rozmawiamy i może zamiast myśleć, jak to źle było, albo co zrobić, żeby nie było tak, jak było, to może teraz powiedzieć, czym się kierować, podejmując decyzję o głosowaniu. No na przykład, czy chcemy dalej mieć paszporty i możliwość podróżowania bez wiz? Czy jedna chcemy? I druga strona powie, że to będzie możliwe. Ale ty sam pomyśl, nie słuchaj, co mówi strona, tylko zastanów się, jak postępują, jak świat odbiera, bo to świat będzie decydować, przecież nie my. Tylko albo nam pozwoli inny kraj na to, żebyśmy byli ich gośćmi, albo nie pozwoli. Czy polska polityka, pani doktor, ma twarz kobiety, czy w ogóle kobiety są poza tym światem polityki? Boję się, że jeszcze ciągle są poza tym światem i że nawet kobiety, które bardzo się wyrobiły politycznie i są już naprawdę na wysokim poziomie, to jeszcze ciągle ze względu na dominację taką mniejszościowo-większościową, w tym sensie, że przewaga pewnej grupy może decydować o tym, jak patrzymy na te osoby, których jest mniej. Bo zakładamy, jak gdyby intuicyjnie znowu, nie rozumowo, że być może dlatego jest ich mniej, bo są gorsze. Cały czas mężczyźni mówią kobietom, jak mają myśleć i jak mają postępować w polskiej polityce. Nie ma pani takiego wrażenia? No, mam takie, słyszę to prawie w różnych sytuacjach. Czasami oczywiście słyszę już takie głosy świadome i dojrzałe i zdarza mi się. Ja bardzo aktywnie działam. Zresztą nie wiem, tegoroczny Kongres Kobiet jest wielkim sukcesem. W ciągu 2 dni miałyśmy, nie wiem, 6,5 tysiąca osób, które złożyły deklaracje, były z nami, przybyły na kongres fizycznie. No więc to jest jakiś... I to z roku, mimo że w tej chwili to jest organizowane naprawdę jakimiś strasznie chałupniczymi metodami. Dlatego, że skądinąd nie mamy pieniędzy. A czy widzi pani, czy tylko mi się wydaje, że się rozjeżdżają dwa światy, mężczyzn i kobiet, i że ci mężczyźni gorzej wykształceni czasami nie potrafią znaleźć języka z kobietami, które są lepiej wykształcone? A ja jestem optymistką, dlatego, że jakoś, nie wiem, ludzie się jednak schodzą w pary. Młode pokolenie to zdecydowanie już pięknieje. Młode pokolenie to już w ogóle nie powtarza tego samego schematu, jakiejś przewagi. Już tam działa zupełnie inny kod, współżycia. Jesteśmy razem, mówimy o sobie my, a nie ja. Mówi pani o młodym pokoleniu, ale z drugiej strony młode pokolenie też, jakbyśmy popatrzyli na ugrupowania polityczne, najbardziej wspiera Konfederację, jeśli popatrzymy na te preferencje wyborcze wśród młodych. No nie, jest właśnie bardzo głośna ta część, ale ja nie wiem, czy to jest głośna, to nie znaczy, że
reprezentuje większość. A poza tym rzeczywiście może tak być, że to młode pokolenie, które ja mam na myśli, to tak się nie angażuje w te polityczne przepychanki. A dlaczego, bo oni mają malutkie dzieci, bo oni studiują, bo oni szykują się do robienia kariery. To tym bardziej powinni wejść w politykę, bo to są sprawy, które ich będą bezpośrednio dotyczyły. Tak, ale i oni są, tylko są po prostu mniej nastawieni na jakąś jazgotliwą, agresywną obecność. Natomiast miejmy nadzieję, że wie pan, no, losy społeczeństw zależą nie od tego, kto głośniej krzyczy, tylko kto więcej pracuje. A prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o ilość pracy włożonej w nasze wspólne dobro, no to... No nie chciałabym się zamienić z tą drugą stroną. To prawda, ale widzi pani też, jak wygląda demografia. To młodych ludzi jest coraz mniej. Nas, starszych ludzi, jest już coraz więcej. Dlatego, że po prostu strasznie długo żyjemy, że mamy tak fantastyczną medycynę. Więc tak, jeżeli średnia wieku, nie wiem, 150 lat temu była 35 lat, to, a ja mam 84, no to po prostu jest to cud świata. I tak, i to oczywiście jest niebywale fascynujące, ale to jest fantastycznie. Przecież nikt nie chciałby, żeby to było inaczej. Po co nam to? Natomiast, wie pan, no, Polska jest rzeczywiście w przełomowym momencie. Ja teraz dużo pracuję, byłam na jakiejś konferencji w Litwie, Islandia, współpracuję z Islandią, współpracuję z Norwegią. Muszę panu powiedzieć, największa mniejszość imigrancka w Norwegii to są Polacy. Największa mniejszość imigrancka w Islandii to są Polacy. W Irlandii też. No ale tak było już od wielu lat. No i coraz więcej. I to jest ta imigracja, która teraz napływa tam. Bo co się dzieje? No Polacy, którzy chcą właśnie pięknego życia, spokojnego, pełnego radości, pełnego twórczych pomysłów, oni po prostu stąd wyjeżdżają. Pani doktor, a Polska potrzebuje terapii? Ale mogą wrócić. Polska potrzebuje terapii? No moim zdaniem tak, ale wie pan, byłoby dziwne, żebym ja, zajmując się zawodowo terapią, powiedziała, że nie. Ponieważ terapia to jest piękny proces dojrzewania. Czasami wyrównuje deficyty, a czasami po prostu pokazuje drogę, bo jej do tej pory nikt komuś nie pokazał. Bardzo dziękuję. Gościem popołudniowej rozmowy była psycholog i terapeutka dr Ewa Wojdyło-Siatyńska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.